Za nami przedostatnia kolejka drugiej ligi w tym roku. Dużo pracy mieli sędziowie, którzy podyktowali aż 9 rzutów karnych. Jedenastki rozstrzygnęły losy meczów w Stalowej Woli, Łodzi, Elblągu i dwa razy w Krakowie. Na początek tradycyjnie rozkład gier kolejki. Ciekawie zapowiadały się wyjazdowe mecze lidera Kotwicy z Olimpią i wicelidera Pogoni ze Stalą, a także hit w strefie spadkowej Polonia Bytom, Olimpia Grudziądz. Właśnie do Elbląga przyjechał lider, a że Olimpia rzadko przegrywa u siebie, zapowiadało się ciekawe spotkanie. I tak rzeczywiście było. Gospodarzom wystarczyło zaledwie 71 sekund, by stworzyć świetną okazję. A właściwie zrobił to Jakub Sangowski, który minął kilku zawodników, kopnął precyzyjnie z linii pola karnego i Olimpia prowadziła. I mogła pójść za ciosem. Kolejna akcja Elblążan, tym razem Sangowski nie trafił w bramkę. W 20 minucie strzelec gola znów zaatakował prawą stroną, tym razem dograł, a Maciej Spychała strzelił za słabo i Krystian Michalski złapał piłkę. Za chwilę po dalekim podaniu Dominik Kozera poradził sobie z Jakubem Rzeźniczakiem i uderzył. Kotwice uratował słupek. Olimpia nie ustawała w atakach. W 22 minucie Kozera świetnie zagrał do Macieja Famulaka, jednak ten przegrał pojedynek z bramkarzem. Dopiero po pół godzinie obudziła się Kotwica. Po strzale z rzutu wolnego z boku pola karnego z linii bramkowej piłkę wybił obrońca. Goście próbowali odrobić straty, a Olimpia czekała na kontratak. Przed znakomitą szansą był Adam Żak, który od połowy biegł sam na bramkę, a Michalski znów okazał się lepszy. Niewykorzystane sytuacje się mszczą, to popularne powiedzenie w futbolu. W 42 minucie szybki atak Kotwicy, piłka trafiła do Jonatana Juniora, który ładnym strzałem doprowadził do remisu. Niespełna 120 sekund później znów w roli głównej wystąpił Sangowski, który po zagraniu Kacpra Jóźwickiego wbiegł pole karne, nabrał Cezarego Polaka i ponownie dał prowadzenie Olimpii. Po przerwie już nie było tylu okazji, a gospodarze długo kontrolowali przebieg meczu. Kotwica próbowała tak jak w 65 minucie, kiedy zza pola karnego strzelił Rzeźniczak. Olimpia czyhała na kontrę i świetną okazję miał Famulak, a Michalski kapitalnie obronił. W 84 minucie po rzucie rożnym sędzia dopatrzył się zagrania ręką i podyktował rzut karny. Z 11 metrów pewnie do remisu doprowadził Junior. Sytuacja powtórzyła się w doliczonym czasie. Znów rzut rożny, tym razem strzał zza pola karnego Michała Cywińskiego i arbiter ponownie zarządza jedenastkę. A Junior kompletuje hat-tricka i zapewnia Kotwicy 3 punkty. W poprzedniej kolejce Hutnik wygrał po dwóch porażkach, a Radunia poległa u siebie aż 1-4. Gospodarze stanęli przed szansą, by wskoczyć nawet do strefy barażowej. Pierwszy sygnał ostrzegawczy wysłali jednak goście. W trzeciej minucie z ponad 30 metrów mocno uderzył pomocnik Raduni, jednak Wiktor Kaczorowski z trudem obronił. Hutnik błyskawicznie odpowiedział. Niespełna 45 sekund później po rzucie rożnym gości wyprowadził kontratak, który celnym strzałem wykończył Denis Rakels i było 1-0. Obu drużynom mocno przeszkadzał padający śnieg i trzeba było zamienić piłkę z białej na pomarańczową. Krakowianie nie zadowolili się jednym golem, a rywale mieli spore problemy z powstrzymaniem Łotysza. W 24 minucie w tej śnieżnej zadymce w polu karnym został sfaulowany właśnie Rakels, a rzut karny wykorzystał Krzysztof Świątek, choć niewiele zabrakło, by Kacper Tułowiecki obronił. Było jednak 2-0 dla Hutnika. Radunia nie rezygnowała z odwrócenia losów meczu. W 41 minucie z prawej strony dośrodkował Patryk Mularczyk, a z bliska kontaktową bramkę zdobył Michał Biskup. I jeszcze goście przed przerwą mieli okazję. Ponownie prawą stroną, ale tym razem Hubert Zwoźny wstrzelił piłkę, a Kaczorowski miał spore problemy, by sobie poradzić. Przed drugą połową Radunia mogła jeszcze myśleć o co najmniej remisie. W przerwie wyszło słońce, śnieg się stopił i wróciła też biała piłka. W 57 minucie pomocnym strzale z rzutu wolnego Kaczorowski z trudem odbił na rzut rożny. Hutnik czekał na okazję do kontry i w 70 minucie wyprowadził szybki atak, a Patryk Kieliś kopnął obok bramki. Kolejna kontra. Miłosz Drąg wbiegł w pole karne, a tam powalił go Maciej Damc i po raz drugi przed szansą na gola z rzutu karnego stanął Świątek. Tym razem zmylił bramkarza i było 3-1. Radunia jeszcze się zerwała i była blisko bramki po rzucie wolnym i strzale Wojciecha Łuczaka, jednak Kaczorowski dobrze zareagował i Hutnik utrzymał prowadzenie.
Po trzech porażkach z rzędu Stomil znalazł się w strefie spadkowej. Tym razem w Olsztynie gościł GKS Jastrzębie, do którego tracił punkt. Gospodarze zdawali sobie więc sprawę, co może im dać wygrana. I od pierwszych minut próbowali wykorzystać atut własnego boiska. Po dośrodkowaniu Daniela Pietraszkiewicza nad bramką głową strzelił Michał Karlikowski. Obie drużyny miały jednak kłopoty ze stwarzaniem groźnych okazji. Dopiero w 33 minucie po rzucie rożnym z linii pola karnego uderzył Przemysław Lech i też nie trafił w bramkę. Tuż przed przerwą tym razem stały fragmenty dla Stomilu. Podanie Pietraszkiewicza, strzał głową Huberta Sadowskiego, ponownie niecelny. Po zmianie stron szybko zaatakowali gospodarze. Grzegorz Drazik wybił piłkę prosto na głowę rywala i ta za chwilę wpadła pod nogi Pietraszkiewicza, który wbiegł w pole karne i Stomil prowadził. W drugiej połowie z powodu śniegu znacznie pogorszyły się warunki boiskowe i grą zaczął rządzić przypadek. W 68 minucie po wrzutce Konrada Kargula-Grobli było zamieszanie w polu karnym Stomilu, w końcu Sadowski wybił piłkę. Chwilę później kontratak Olsztynian. Pietraszkiewicz świetnie zagrał do Huberta Krawczuna, który jednak trafił w bramkarza. Kolejna okazja to też zasługa Pietraszkiewicza. Piłka trafiła do Michała Karlikowskiego, jednak Drazik znów obronił. W doliczonym czasie gry jeszcze mieliśmy czerwoną kartkę po tym, jak Szymon Matuszek po raz drugi obejrzał żółty kartonik. Kacper Konradzki dobrze uderzył z rzutu wolnego, ale bramkarz GKS-u nie dał się zaskoczyć. Stomil jeszcze raz zaatakował. W pole karne podał Bartosz Florek, a piłkę do siatki wepchnął Karlikowski. Gospodarze uciekli ze strefy spadkowej, do której zepchnęli rywali. Sandecja po wygranej przed tygodniem wciąż była ostatnia w drugiej lidze, choć zrównała się punktami z Olimpią Grudziądz. Tym razem mogła więc opuścić dno tabeli, jednak podejmowała wymagającego rywala Skrę Częstochowa. Początek był obiecujący dla podopiecznych trenera Łukasza Surmy. Lewą stroną zaatakował Mikołaj Kwietniewski, wbiegł w pole karne i upadł w starciu z Filipem Nawrockim. Sędzia bez wahania podyktował rzut karny. Do piłki podszedł sam poszkodowany i zmylił Karola Szymkowiaka. Skra od razu zabrała się do odrabiania strat. W 20 minucie strzał Adama Mesjasza z rzutu wolnego z rąk wypuścił Paweł Sokół, a skutecznie dobił Jan Ciućka i był remis. Gościom było mało. 5 minut później wyprowadzili kontratak. Wystarczyły dwa podania, by Oliwier Wypart zapewnił im prowadzenie. Sądeczanie szybko otrząsnęli się i po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Kwietniewskiego strzelił Kamil Słaby, ale Szymkowiak obronił. Chwilę później kolejne podanie pomocnika ze stałego fragmentu, strzał Denisa Potomy i sędzia dyktuje 11 za zagranie ręką. Ponownie na wysokości zadania stanął Kwietniewski i było 2-2. Po zmianie stron pierwsi zagrożenie stworzyli gospodarze. Na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Arkadiusz Orzeł, a Szymkowiak znów się dobrze spisał. Skra odpowiedziała uderzeniem Przemysława Sajdaka, które jednak Sokół złapał. W końcówce po dośrodkowaniu z rzutu wolnego przed szansą stanął rezerwowy Sandecji Mateusz Geniec, jednak piłka przeleciała nad poprzeczką. Sądeczanie zdobyli punkt i już nie są ostatni w lidze. Do walczącego o awans KKS-u Kalisz przyjechały rezerwy Zagłębia, które choć zajmowały 9 miejsce, to bardziej muszą patrzeć za siebie niż myśleć o czołówce tabeli. Pierwsze minuty to przewaga gości, jednak groźniejszą sytuację stworzył KKS. Po dośrodkowaniu Nestora Gordillo stojąc tyłem do bramki uderzył Mateusz Żebrowski, ale niecelnie. W 9 minucie piłkarze Zagłębia pokazali, jak założyć wysoki pressing. Odzyskali piłkę, a Rafałowi Adamskiemu nie udało się oddać strzału. Za to Gordillo popisał się świetnym podaniem do przodu, po którym Hubert Sobol był w dogodnej sytuacji, ale kopnął nad poprzeczką. W 30 minucie Hiszpan dostał piłkę w polu karnym, zwiódł rywala, a strzał został zablokowany. Przewaga KKS-u rosła i wydawało się, że za chwilę padnie gol. Świetną okazję zmarnował Żebrowski, który nie trafił w bramkę. Gola zdobyło jednak Zagłębie i to jakiego. W 35 minucie piłkę w środku boiska przejął Cyprian Popielec, kopnął z połowy boiska i przelobował Macieja Krakowiaka, który przed meczem dostał pamiątkową koszulkę z okazji rozegrania 100 meczów w kaliskim zespole. Ten mecz zapamięta też z pięknego gola strzelonego mu przez rywala. KKS szybko się podniósł. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i przedłużeniu przez Sobola przewrotką wyrównał Żebrowski. W drugiej połowie nadal przeważał KKS, jednak okazji było mniej. W 66 minucie po kolejnym rzucie rożnym głową uderzył Bartosz Kieliba, a Michał Matys zatrzymał piłkę przed linią bramkową. 4 minuty później po strzale Bartłomieja Putny obrońca wybił futbolówkę pod nogi Gordillo, który z około 11 metrów trafił na 2-1.
Gospodarze nie chcieli nic pozostawić przypadkowi, tylko zdobyć kolejną bramkę. W 77 minucie Wiktor Smoliński świetnie znalazł w polu karnym Sobola. Ten uderzył z pierwszej piłki i było 3-1. KKS odniósł zwycięstwo i nie stracił dystansu do lidera. W Bytomiu zmierzyły się drużyny znajdujące się w strefie spadkowej. Trochę lepiej spisywała się Polonia, a na dodatek w meczu z Olimpią Grudziądz przemawiał za nią atut własnego boiska. Goście nie zamierzali się z tym pogodzić i na początku to oni przeważali. W krótkim czasie oddali 3 niecelne strzały, a najbliżej bramki było po kopnięciu Marcina Warcholaka. W 17 minucie z rzutu rożnego dośrodkował Kamil Kurowski, a celną główką popisał się Damian Kostkowski i Olimpia prowadziła. Gospodarze szybko wzięli się do odrabiania strat. Już 2 minuty później Dawid Wolny przedłużył zagranie do Lucjana Zielińskiego, ale ten nie trafił w bramkę. Pomocnikowi Polonii lepiej wyszło podanie, po którym Adrian Piekarski z pierwszej piłki doprowadził do remisu. W 28 minucie po dalekim wyrzucie z autu przed okazją stanął Wolny, jednak kopnął za słabo. Po zmianie stron wciąż przeważała Polonia. W 54 minucie Patryk Stefański zagrał do Konrada Andrzejczaka. Ta próba nie mogła jednak zaskoczyć Kacpra Górskiego. Lepszą okazję miała Olimpia. Po dośrodkowaniu z linii końcowej głową strzelił Kostkowski i tym razem Kamil Hajduk złapał piłkę. W 71 minucie Olimpia straciła piłkę pod własnym polem karnym. Michał Szmigiel zagrał w pole karne, futbolówki nie zdołał wybić Oskar Sikorski i z bliska trafił Wolny. 2-1. W doliczonym czasie Olimpia miała okazję do wyrównania. Znów daleki wyrzut z autu, piłka spadła pod nogi Sikorskiego, a w ostatnim momencie strzał zablokował Szymon Popek. Polonia wygrała, a goście spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Z kolei rezerwy UKS-u wypadły ze strefy barażowej. Gospodarze rozpoczęli od środka i już po 20 sekundach oddali pierwszy strzał. Grzegorz Glapka nie wcelował w bramkę. Lepiej to zrobił 20 minut później Jędrzej Zając, który wykorzystał dośrodkowanie z lewej strony Jowina Radzińskiego, ale Paweł Łakota obronił. Wisła zrewanżowała się mocnym strzałem z rzutu wolnego Krystiana Putona, jednak prosto w ręce Tomasza Kucharskiego. I więcej ciekawego w pierwszej połowie się nie wydarzyło. Po przerwie Łukasz Dynel, który dopiero pojawił się na boisku, po starciu z Maksymilianem Tkoczem upadł i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów bramkarza zmylił Oskar Koprowski i rezerwy ŁKS-u prowadziły. W tej sytuacji Tkocz dostał żółtą kartkę, a to o tyle ważne, że 3 minuty później ponownie faulował. Sędzia po raz drugi go upomniał i za chwilę pokazał czerwoną kartkę. Choć goście grali w dziesiątkę, nie rezygnowali z choćby punktu. W 84 minucie świetne podanie Putona do Kamila Kargulewicza, który strzelił z 15 metrów i przy pomocy bramkarza ŁKS-u doprowadził do remisu. Łodzianie za chwilę powinni odzyskać prowadzenie. Po dokładnym dośrodkowaniu Koprowski miał przed sobą tylko bramkarza, uderzył jednak głową obok bramki. Po chwili kolejna okazja. Po strzale Antoniego Młynarczyka piłkę podbił obrońca i Wisłę uratowała poprzeczka, dobitkę Koprowskiego bronił Łakota, a po kolejnym uderzeniu sędzia zarządził rzut karny. Kapitan rezerw ŁKS-u znów się nie pomylił i zapewnił drużynie 3 punkty. Przed spotkaniem we Wronkach to rezerwy Lecha lepiej punktowały i uciekły ze strefy spadkowej, a Chojniczanka nie potrafiła wygrać od 4 kolejek. I początek spotkania należał do gospodarzy, którzy szybko osiągnęli przewagę. Już w 5 minucie po akcji Artura Sobiecha uderzył Aleksander Nadolski i Damian Primel z trudem obronił. A za chwilę po rzucie rożnym główkował Bartosz Tomaszewski i znów bramkarz Chojniczanki musiał wspiąć się na wyżyny, by nie padła bramka. Goście szybko pokazali, że nie przyjechali się bronić. Wojciech Szumilas wykorzystał swój atut, czyli strzał z dystansu, jednak nieznacznie się pomylił. Jeszcze lepszą okazję miał Antoni Prałat, który dostał świetne podanie od Alefa Firmino. Był sam przed Mateuszem Pruchniewskim, ale przegrał ten pojedynek. W 15 minucie Nadolski wykonał rzut rożny. Do wybitej piłki na linii pola karnego dopadł Ksawery Kukuła, strzelił. Lot futbolówki zmienił Patryk Olejnik i było 1-0. Goście próbowali odrobić straty. Groźnie było po podaniu z rzutu wolnego Szumilasa i skończyło się na trafieniu Sebastiana Golaka w boczną siatkę. Tuż przed przerwą Prałat ponownie był sam na sam z bramkarzem i znów lepszy okazał się Pruchniewski. Po zmianie stron goście nadal atakowali, ale długo nie było okazji. W końcu na boisku pojawił się najlepszy strzelec drużyny. W 72 minucie zza pola karnego strzelił Marcin Kozina, Pruchniewski odbił, Kukułka źle wybił, Prałat wyłożył piłkę Tomaszowi Mikołajczakowi i był remis. Przed końcem świetną okazję mieli gospodarze, jednak Sobiech z 2 metrów kopnął 3 nad bramką. W 89 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piękną główką popisał się Golak i Chojniczanka wywiozła 3 punkty.
W ostatnim spotkaniu kolejki Stal Stalowa Wola gościła Pogoń Siedlce, czyli drużynę ze ścisłej czołówki. Gospodarze chcieli jednak zrewanżować się za porażkę z pierwszej rundy i już w drugiej minucie byli bliscy gola. Po podaniu Oliwiera Sukiennickiego Lucjan Klisiewicz nie trafił jednak dobrze w piłkę, a nie zdążył do niej Adam Imiela. Pogoń odpowiedziała indywidualną akcją Damiana Szuprytowskiego, który przedarł się przez kilku rywali i kopnął niecelnie. Kolejny atak Pogoni był lepszy. Piotr Pyrdoł podał do Mateusza Majewskiego, jednak ten został zablokowany. Piłka trafiła pod nogi Jakuba Seniora, który pięknym trafieniem dał prowadzenie gościom. Stal powinna błyskawicznie wyrównać. Świetnym podaniem popisał się Klisiewicz, sam przed Jakubem Burkiem był Imiela, ale przegrał pojedynek. Po przerwie Pogoń chciała szybko rozstrzygnąć mecz. Po akcji Huberta Derlatki z Cezarym Demianiukiem uderzył ten drugi, jednak Mikołaj Smyłek dobrze się spisał. Stal odpowiedziała szybką akcją. Błyskawiczny wyrzucał tu Imieli. Klisiewicz zagrał do Bartosza Pioterczaka, który popisał się mocnym strzałem z pola karnego i był remis. W końcówce Smyłek był bliski, by zmarnować wysiłek kolegów. Podał pod nogi Demianiuka, a ten fatalnie przestrzelił. Po chwili w drugie pole karne wbiegł Kacper Chełmecki, Tomasz Lewandowski wybił mu piłkę, jednak zawodnik Stali upadł, a sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów pewnie trafił Imiela i to gospodarze zdobyli 3 punkty. A oto wyniki 19 kolejki drugiej ligi. 6 razy górą byli gospodarze, 2 razy wygrywali goście, a padł tylko jeden remis. Liderem pozostała Kotwica, która potrzebuje remisu, by przezimować na pierwszym miejscu. Na drugie awansował KKS, a w strefie barażowej są jeszcze Pogoń, Radunia, rezerwy ŁKS-u i Skra. Piłkarze popisali się niezłą skutecznością, bo zdobyli 31 goli. Bramkę zdobył lider klasyfikacji strzelców Hubert Sobol i odskoczył reszcie stawki. 11 goli ma Mateusz Kuzimski z Raduni, a po hat-triku na podium wskoczył Jonathan Junior z Kotwicy, 10 goli. W ostatniej kolejce w tym roku ciekawie powinno być w Chojnicach, w których gospodarze podejmą sąsiada z tabeli, rezerwy ŁKS-u. Kotwica będzie broniła pozycji lidera u siebie w meczu z rezerwami Lecha. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu drugiej ligi. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Do usłyszenia.